od wielokrotnie mówił minister Antoni Macierewicz. Ta ciężka praca rządu pani premier Beaty Szydło, ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, szefa MSZ-u Witolda Waszczykowskiego pod pełnym wsparciem prezydenta Andrzeja Dudy. Liczne rozmowy z naszymi sojusznikami, z naszymi partnerami zachodnimi pokazały i udowodniły im, że tutaj mamy realne zagrożenie bezpieczeństwa i stabilizacji regionu. Stąd to wsparcie, stąd to podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. A czy coś się może zmienić, bo strona rosyjska, odpowiadając na wnioski polskiego rządu, twierdzi, że zwrot wraku nie jest możliwy, dopóki Komitet Śledczy będzie prowadził śledztwo. A polski rząd też podkreśla, no jak tutaj poprawić relacje między Warszawą a Moskwą, jeżeli jest taka sytuacja. Więc co, ten pad rzeczywiście Donald Trump, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, pomoże nam przełamać? Dialog zawsze jest potrzebny, ale nigdy nie można zgodzić się na dyktat. Rzeczywiście liczymy na to, że będziemy mieli silne wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, prezydenta Donalda Trumpa, tak aby móc wreszcie odzyskać naszą własność i móc przeprowadzić wreszcie pierwszy raz od tylu lat rzetelne i obiektywne śledztwo, żeby wiedzieć, co naprawdę wydarzyło się 10 sierpnia 2010 roku nad Pomorzem. A jutro o której rozpoczęcie uroczystości w Żaganiu? W całej Polsce uroczystości rozpoczną się o godzinie 12, będą trwały do 17. Natomiast ten główny moment oficjalnego powitania przez panią premier, przez pana ministra, rozpocznie się o godzinie 14. Dziękuję, czujemy się zaproszeni. Jak najbardziej zapraszam serdecznie. Gratulujemy, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, naszym gościem w audycji Aktualności Dnia był pan Bartłomiej Misiewicz, rzecznik prasowy MON-u, dyrektor gabinetu politycznego Ministerstwa Obrony Narodowej. Witam bardzo serdecznie. Szczęść witam Boże. Pięknie, moje uszanowanie. Panie Janie, mówią człowiek kabaretu, zresztą pan sam tak ma chyba na stronie. Jan Pietrzak, ten, który tak, no, też zauroczył nas chociażby wieloma pieśniami, tą, żeby Polska była Polską. No i pytanie, czy rzeczywiście jest nam to dane, czy pisane? Co pana cieszy, co pana smuci, gdy patrzymy chociażby na te ostatnie tygodnie, taką trochę sytuację, powiemy, patową? Wielu też Polaków, czy może większość, przejmuje się tym, że nieraz trudno nam się, nie wiem, domówić, że tak skaczemy sobie do gardła, że wzniecamy spory. Tak niewiele potrzeba, żeby właśnie ten niepokój między nami zagościł, zapłonął. No niewiele potrzeba, bo są ludzie, którzy nad tym pracują, żeby ten niepokój istniał, żeby to zarzewie awantury ciągle się tliło, to na tym budują swoje kariery polityczne. Chodzi mi o tę opozycję obecną, którą firmują dwie
partie parlamentarne Platforma i Nowoczesna i pozaparlamentarny ruch KO. To oni ze złą wolą to robią. To nie jest jakoś tak, że Polacy są tak podzieleni, tylko nad tym ktoś pracuje. Ja jestem zwolennikiem wielkim tak zwanej wspólnoty śmiechu, bo cała moja przeszłość kabaretowa, przeszła pół wieku pracy polegała na tym, że na widowni spotykają się różni ludzie różnych opcji politycznych, ale śmiać potrafili się razem przez dziesiątki lat, bo to jest kulturowa sprawa, właśnie podatność na ironię, na śmiech. To wszystko zostało w ostatnich latach zaprzepaszczone, bo stworzono takie podziały, one same się nie stały. Ktoś nad tym się napracował. Kilka lat to trwało, żeby mieli taki ruch Palikota, prawda? Teraz mają właśnie te partie, których jakby istotą ich przekazu, istotą ich odbycia na scenie publicznej jest nienawiść, wściekłość, złość, ordynarność, prawda, obelgi. Narzucają taki styl, co uniemożliwia ludziom skądinąd gotowym do współpracy, uniemożliwia, tworzyć taką barierę, że nie można się dogadać, bo emocje wchodzą w rachubę, a racje znikają. Taka jest sytuacja. Ale skoro ksiądz je pyta o te ostatnie dni, no to wydaje mi się, że wielkie, piękne zwycięstwo odniosła Polska jednak w tym sporze, ponieważ po kilku tygodniach różnego puczu, rewolty, prawda, awantur parlamentarnych udało się uśmierzyć to towarzystwo, które zupełnie przepadło przez swoją niemądrą taktykę, politykę i strategię. Także jesteśmy w dobrym momencie, wydaje mi się. Pan mówi, Polska bez jakiegoś takiego bardzo wyraźnego podziału, kto wygrał, kto przegrał, bo nieraz ten, może przegrałem ten, który musiał wprowadzał ten ruch oporu, musiał zejść ze sceny ze zwieszoną może głową. Pytanie, co będzie dalej i czy możliwe jest takie rozsądne działanie, bo wspomina pan, że może też wielu nad tym pracuje, żeby ten niepokój wprowadzać, żeby ten rozłam dokonywał się. Tutaj też pewnie czyjeś interesy, może nie zawsze jakoś ujawnione, tak? Bo nieraz mówimy demokracja, wolność, a wiemy, że... A pod spodem faktury nielegalne, prawda? I kombinacje finansowe. No właśnie pytanie, czy ludzie się ci nie boją tego, że się skompromitują, no i pójdą w jakiś niebyt, swoją jakąś odstawkę, że to te hasła, z którymi poszli, nawet na ulicę czy do parlamentu, no, że to no, nie do końca się to sprawdziło i nie do końca są wiarygodni. No oczywiście, nie do końca, bardzo delikatnie powiedziane, bo nie są wiarygodni, ale mimo to się upierają. Czy może być wiarygodny pan Niesiołowski? A mimo to klepie swoje zdania, swoje frazy, złowieszcze, jakieś groźne obelgi, jakieś nieprawdopodobne, zupełnie koszmarne zarzuty i tak dalej. No nie, oni są tak nastawieni, są tak nakręceni, żeby psuć to, co nam się może udać. Oni nie chcą, żeby Polsce się udało, ponieważ im się nie udało przez 8 lat rządów zrobić tego, co obecna władza zrobiła przez jeden rok. W związku z tym nie chcą, żeby tej władzy się coś udało. Dlatego na przykład budżet jest takim istotnym problemem w ostatnich dniach, ponieważ istota demokracji to jest w ogóle stosunek do budżetu. Budżet jest emanacją demokracji. Dlaczego? Już wyjaśniam. Bo my po to wybieramy jakąś partię, jakąś władzę, jakieś środowisko polityczne do rządzenia, żeby zarządzali naszymi pieniędzmi. To jest główny powód. Bo oni dostają od nas, od narodu pieniądze na polskie sprawy. I od tego zależy, jaki ten budżet będzie, czy Polacy z tego budżetu skorzystają, czy ten budżet zostanie rozkradziony, prawda? Więc budżet jest jakby pewną istotą demokracji. Komu oddajemy nasze pieniądze? Tym musimy się kierować. Jeżeli oddaliśmy wreszcie po wielu latach przyzwoitym, uczciwym ludziom nasze pieniądze, to oni z tym budżetem chcą pracować dla dobra Polski. Otóż to budzi szalone emocje tamtych władców polskich z ostatnich 80 lat, którzy ten budżet na swój użytek przeznaczali. Nie na polskie wojsko, nie na polski przemysł, prawda? Nie na polskie potrzeby kulturowe, tylko na swoje interesy. Więc akurat wokół tego budżetu, który teraz jest takim newralgicznym momentem w parlamencie, toczy się największy spór, no bo to jest właśnie istota demokracji. Demokrację reprezentuje obecnie rządząca partia, która dobrze służy Polsce i daj im Boże jak najlepiej.
Żeby Polska była Polska, Polską od tego zaczęliśmy, to był rok 80. Stał się spontanicznym ta pieśń. No ja to wcześniej napisałem, przepraszam, 40 lat temu. W 76 roku napisałem, w 77 dostałem zgodę cenzury do występów w trzech województwach w salach do 100 osób. Tak się rozpoczęła droga tej piosenki. No a 80 rok Karnawał Solidarności ujawnił dopiero tę pieśń. Ona wyszła z podziemi, prawda, i trafiła na barykady, można powiedzieć. My od tamtego czasu pytamy się, zresztą pan, jak mówi wcześniej, od 40 lat pyta się, co robić, żeby Polska była Polską, czy te rozniecane emocje, o których też mówiliśmy, czy my jako Polacy możemy, czy stać nas na zdrowy rozsądek, takie właśnie zdrowe podejście, tak jak pan powiedział, żeby nam ktoś nie przekłamał, prawda, że to budżet, że to, no, to coś nieprawidłowego, bo tak jak pan mówi, rzeczywiście to jest racja. My chcemy czuć się bezpiecznie jako Polacy, żeby na 500+ było to, co zapowiadało Prawo i Sprawiedliwość, żeby na inne rzeczy, żeby ten podział dóbr był sprawiedliwy, żeby nie wyciekały te pieniądze, żeby ktoś nie robił kokosów, na przykład na podatkach, na VAT-cie i tak dalej. No właśnie. To właśnie o to chodzi. No trzeba teraz pomagać rządzącym ludziom, którzy podjęli się tego zbożnego dzieła, żeby wyprostować polskie sprawy. Zacznijmy od tych finansowych. Dla kogo są pieniądze z budżetu? Jak decydują Polacy? Po co wybrali tę władzę? Kto to ma brać? Czy to mają brać, prawda, kolejne pokolenia cwaniaków, kombinatorów finansowych, prawda, Ambergoldów, czy hazardzistów, bo była taka afera też i tak dalej? Czy to, proszę państwa, mają te pieniądze służyć Polakom? To jest kluczowa sprawa. Więc co my mamy robić, żeby Polska była Polską? Po pierwsze, powierzać władzę mądrym i uczciwym ludziom. W ogóle ja na przykład nie przykładam wagi wielkiej do stempla partyjnego. Istotne jest to, że byli mądrzy i uczciwi ludzie. Bo tego w Polsce przez ostatnie 20 kilka lat brakowało. Więc to jest pierwszy argument i chwalić Boga, mamy taką teraz władzę. Ja tak to oceniam. To są kryształowo uczciwi ludzie polską rządzą. Tego jeszcze nie było. I troszczą się o nasz wspólny stan naszej kieszeni, naszych finansów, na co one pójdą. To jest jedna sprawa. A po drugie, sami nie możemy się jakoś prywatne osoby zwalniać z obowiązku troski o Polskę, o swój kraj. Jednym słowem, nie dać się przymulić w razie propagandzie, nie słuchać nic spodzie różnych, które wychodzą na ulicę, udając, prawda, obrońców demokracji. Jednym słowem, odróżniać fałszerzy od ludzi realnych, istotnych, ludzi prawych, ludzi szlachetnych, ludzi, którzy dążą do naprawy Polski. Panie Janie, pytanie po Smoleńsku, podobno tak gdzieś słyszałem, pan po tej tragedii przestał się śmiać. Czy to prawda? No był taki moment, no. Był taki moment, że z kompletnego zaskoczenia i zupełnie człowiek za nie mógł, no jakoś po tej tragedii. Tydzień później napisałem felieton, który jest w internecie, krąży. Drugie kłamstwo katyńskie, bo dostrzegłem w prasie samej. Zrozumiałem, że to jest kłamstwo, że był zamach. Już wtedy, parę dni, to można dotrzeć do tego. Drugie kłamstwo katyńskie. Jaki jest argument na to parę dni po katastrofie? Że kłamali od początku. Przecież jakby nic złego nie zrobili, to by nie musieli kłamać, prawda? Nie poszłyby instrukcje z Moskwy do całej polskiej administracji, prawda, że błąd pilota czy tam ingerencja kogoś poza kabiny spowodowała ten zamach. A takie instrukcje rozsiewał minister spraw zagranicznych i wszyscy urzędnicy. I takie instrukcje na przykład, które dostał również tak generał Petelicki ówczesny, skonfliktowany z rządem, wysłał do wielu tysięcy ludzi dzień po katastrofie, że tutaj coś się złego dzieje, dlatego po jakimś czasie zginął generał Petelicki, bo to był taki jakby z ich strony człowiek i raptem tego nie wytrzymał ciśnienia i ujawnił specjalną korespondencję do całej polskiej władzy ówczesnej Tuska Komorowskiego, prawda, że to jest zamach, że to nie jest zamach, tylko to jest błąd pilotu spowodowany ingerencją kogoś tam przed do kabiny. W domyśle to był pijany jakiś przełożony i tak dalej. No i już jakaś brednia, która zaczęła funkcjonować jako prawda. Do tego potem dołożono brzozę pancerną, która podobno ten samolot przewróciła. Jednym słowem, od początku było widać, że to jest kłamstwo, a jak było kłamstwo, to całe kłamstwo również jest częścią zbrodni. Jest nie tylko sama zbrodnia, ale
ale również to kłamstwo, które ją przez lata otacza. I jakie ono jest potwornie silne, jeżeli w tych dniach w Berlinie zrobiono pokaz filmu z Polsk wyłącznie dlatego, żeby z niego kpić. Czegoś takiego nigdy nie było. Jakaś polonijna organizacja, jeszcze w życiu się nie zdarzyło, że Polonia zapraszała film z Polski po to, żeby szydzić z niego. Ambasador Polski nie dostał zgody w Niemczech na zaproszenie rozsądnych, rozumnych gości na premierę tego filmu w Berlinie. Natomiast szajka jakichś agentów, jakichś renegatów z Polski dostała taką zgodę i urządziła seans filmu Smoleńsk po to, żeby z niego kpić. To jest po prostu niebywały zupełnie przypadek, ale pokazuje skalę tego rozkazu, jaki poszedł ze wschodu i jak oni się muszą tego trzymać. Całe to środowiska związane z obroną wersji rosyjskiej tego zamachu. Tutaj oczywiście wszystko zależy od... Czego pan życzyłby Polakom na ten rok? Polakom życzę, że byli przytomni, że pamiętali, że cała ojczyzna należy do nas, że nie możemy oddawać, nie słuchać hasła Tuska i jego kolegów, że nie róbmy polityki, róbmy to, róbmy tamto, pod takim hasłem rządzili. Bo politykę za nas miała robić Moskwa i Berlin. Otóż nie, my w Polsce róbmy politykę, to jest nasz kraj. I żaden człowiek, nawet jak się będzie do Brukseli teraz, nie ma co się wtrącać do polskiej polityki. Pilnujmy tego, czego cośmy osiągnęli. Róbmy pozytywne rzeczy. I patrzmy na ręce subrawcom, którzy udają jakieś, prawda, obrońców demokracji. Będą sobie fałszerzy, piętnujmy i oszustów, ale no tu są już procesowe kategorie, to już nie będę rzucał tymi terminami takich określam, ale wie pan, no trzeba, przepraszam, wie ksiądz, bo się rozkręciłem, to zaczynam już rozmawiać przez telewizję na wieczu, ale to jest bardzo, i to jest w gruncie rzeczy najłatwiejsza sprawa. To nie wymaga wielkiego wysiłku. To wymaga tylko pewnej samoświadomości, żeby nie poddawać się presji kłamstwa i oszustwa. Bardzo dziękujemy, życzymy zdrowia. Dziękuję sił, bardzo. Jeszcze raz zdrowia, optymizmu. Bardzo dziękujemy za te słowa, które pan do nas skierował. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan Jan Pietrzak. Czas ostatni, czas nerwowy.